łapnie. Gdzie jest kryjówka? Zaraz ci powiem gdzie. Więc mówisz, że szukasz kryjówki? Nie mów mu! Powiem mu! Pierwsze mu powie! Weź! Gdzie jest kryjówka? Ona jest... w Swellview Park. Tak, Jasper! Dzielny chłop, Jasp! Czasem skracam mu imię. Do Jasp. Gdzie jestem? Gdzie Swellview Park? Na placu zabaw. Tuż pod tą... pod wirówką. Wie pan, gdzie to? Pod wirówką? Dobra, idziesz tam ze mną. Dlaczego? Żeby mi pokazać to miejsce. Więc, żebym dostał supermoc, musi mnie ugryźć jakaś dzika jaszczurka i kudłaty pająk? Co? Nie. Widzisz, jak się połączy ich jady i podgrzeje miksturę, zrobi się para, a ty nią odetchniesz. Mam wdychać oparę jadu? Tak. To przyspieszy twoje odruchy. Koordynacja ręka-oko i noga-oko ci się wyostrzy. Czyli od tego Henry będzie mógł być szybszy? No tak, jeśli chcesz to wyrazić jak Temple. Ludzie, to wydaje się dziwne i niebezpieczne. Tak, i właśnie takie jest. Że co? Nie, muszę... Nie lubię cię! Ale ja jestem taki miły! Myślę, że kryjówki wcale tutaj nie ma. Myślę, że mnie okłamujesz. Nie, ja nie kłamię. Ja kocham prawdę. Prawda to moja dziewczyna i jesteśmy sobie wierni. Żarty sobie stroisz? Nie, kiedy opowiadam dowcip, nikt się nie śmieje. Z wyjątkiem babci, która nie pamięta, kim jestem. Kiedy walnę cię tą piąchą w mózg, też zapomnisz, kim jesteś. A kuku? Niebezpieczny! Powaliłeś Drexa! Aha. O, już się podnosi! Da, lepiej uciekaj! Jasne! No! No! Gdzie twój starszy braciszek, kapitanie? Pewnie z twoją starszą siostrą! Patrzcie! To niebezpieczny i ten wredny facet! Niech ktoś wezwie policję! Zamiotę tobą trawę, chłopcze! Trawy się nie zamiata! Głupku. Dosyć! Spudłowałeś? Nie dasz rady! Już idą gliny! To Drax! Mały, walnę cię i kopnę 10 000 razy! Spoko, pomogę ci liczyć. Do biegu gotów start! Dwa, zero... Znów zero. O, mamusiu, konflikt! Czekam, dawaj. Skąd jesteś taki szybki? To moja sprawa, a ty się zamknij. Z powrotem.
Myślałem, że weźmiesz bekopter. Ponieważ, zanim polecisz moim super fajnym bekopterem, który istnieje, najpierw naucz się pilotować ten złom z wypożyczalni. Dobra, nieważne. Zaczynajmy wreszcie. Chcę latać. Ej, to nie takie proste. Jak to nie? Tak to nie. Po pierwsze, uruchomienie helikoptera to nie odpalanie samochodu. Jak widzisz, jest tu dosłownie kilkadziesiąt przycisków, dźwigni, światełek na całej desce rozdzielczej. Potrzeba czasu, doświadczenia. Pozwoliłeś mi latać! Nie, miałem cię nauczyć latać! To ucz mnie, gdy będę leciał! A jesteś gotowy, by tym polecieć? Pewnie, że jestem! Dobra, zamieńmy się! O, okej, dobra. Co? Chcesz się zmienić? Tak, przechodzisz tutaj. Przeciwnie do wskazówek. Ja idę, ty idziesz w przeciwnym kierunku. Ja idę zgodnie z ruchem. Ty idziesz, nie, ja... Dobra, okej. Uważaj na banana! Ej, czekaj, na banana! Ja biorę banana, a ty bierz ster. Jasne. Nie, nie. Ja nie, nie, o. Bola! O, rany. Banan mi poleciał. Wcale nie jest trudne! Ta, tylko uważaj! Ta, żaden pro... to moje picie! Ale ja je wypiję. Nie, lepiej nie pij. Nie mów mi, co mogę, a czego nie mogę pić! Rally! Ej! No co? Te cheerleaderki chętnie zrobią sobie selfie z kapitanem i z niebezpiecznym! Ta, na pewno! Fajnie wyglądasz, kapitanie! I czuję się super fajnie! Dobra, obniżę lot i wyląduję przy cheerleaderkach. Nie, ja wyląduję. Nie, spoko, dam radę. Lądowałeś już helikopterem? No nie, przecież... Dobra, czyli nigdy nie lądowałeś, ale jakimś cudem dokładnie wiesz, jak wylądować helikopterem. Nie sądzę, żeby to było trudne. Wiesz, bardzo trudno się ląduje i dlatego ja to zrobię. Nie. Chcesz wylądować, żeby się popisać przed cheerleaderkami. Ej, wiesz co? Masz rację. A teraz zamień się miejscami. Co? Nie. Halo? Tu mówi twój kapitan, więc wyłoń z tego miejsca! Nie, chcę sam wylądować! Henryk, ja nie żartuję! Ej, wylądź się stąd! Nie będziesz lądował helikopterem! Wylądź mi się stąd! Wylądź się! Hej! To helikopter, który wynajął Ray! O, ta! Ej, pomachajmy! Hej, tutaj! Ej, tu jesteśmy! Tu. Na dole! Wylądź się stąd! Ja tu rządzę! Jesteś dzieckiem! Rozumiesz mnie? Wylądź się! Dobra. Jest spoko. Jest spoko, jest dobrze. Jest niezniszczalny. Spokojnie. To żaden problem. Żeby padł z helikoptera. Czy mi się wydaje, czy Ray i Henryk wyrzucili coś z helikoptera? Ta! Ty wiesz co? Wygląda jak figurka kapitana. O, tak, racja. Czekaj. Słyszysz coś? Ta. Brzmi jak... To wcale nie jest figurka! O matko, to Ray! Czekaj! Co? On wyląduje na wacie cukrowej. O tak, racja! No to pięknie! No tak, jakże korzystnie się składa! Zaraz wyląduje! Dawaj, tutaj, dasz sobie tutaj, radę! Będzie spoko! Tutaj leć! Tu jest przelej piękno! Przelej wielką no, tutaj, kupę! Dawaj! Miniak! Doktor Miniak! Jaki tam doktor? Zwykły bandzior! O, te dwie rzeczy wcale się nie wykluczają, co nie? Co to znaczy? To znaczy, że można być doktorem i bandziorem jednocześnie. Ta, ale i tak cię nikt nie lubi. Ej, co robisz? Doktor Miniak jest chyba w moim domu. Dobrze. A mama jest w domu? Nie, a co?
No nie wiem, ciągle o niej myślę. Co? Rej! Ej wy, gdzie jesteście? Żądam uwagi! Dobra, miniak! Gdzie ty jesteś? Kto? Ja? Tak się składa, że jestem w domu przewodniczącej twojego fanklubu. Dobra, chodź zrobić atak, miniak! Do dzieła. Nie! Jak wy super zerowie, nie zostaniecie tam, gdzie jesteście. Ta mała poleci. Nie! Ten potwór ma heglometr! Heliometr, nie? Ej, co to znaczy, że poleci? Tak, co to znaczy? No więc jeśli strzelę w hel z tych balonów, to się geometrycznie zwiększy ich helowartość i wtedy wasza przewodnicząca poleci prosto przez dach i zatrzyma się dopiero gdzieś na Księżycu. Na Księżycu? Przez kolejne 3 godziny moje łotry będą się zabawiać w Swellview, rabując, kradnąc, włamując się i ogólnie złoczyniąc. A wy dwaj nic nie zrobicie, bo mam was na oku, niebezpieczny i kapitanie. Jeśli mi zejdziecie z oczu... Mała poleci! Idź tam i zajmij miniaka. Dobra, cześć. Dzień dobry. Cześć, sprzedaję baterie AA. I co sprzedajesz? Dobra, teraz nie patrzy, chodźcie szybko. Dobra, jak to działa? Tutaj, co to robi? Miniak będzie myślał, że jesteście w kryjówce. No stańcie obok siebie i obróćcie się szybko. Idę, dobra, okay, dobra, idę. Dobra. Dobra. Kto idzie sobie tu przyczepić? Nie. Ale zamknij się. Powiedz mi to prosto w twarz. Właśnie mówię. Odwróć się. Odwróć się? A po co mam to robić? Odwróć się i podnieś głowę. Podnieść głowę, no. Niespodzianka. Nie wiem. Tak? Tu? Nie wiem. Nie. Zaraz. Tu? Nie wiem. Tu? A teraz rzućcie broń, albo wystrzelę waszą przewodniczącą przez dach i gdzieś daleko ponad tęczy, gdzie ptaki zdychają. Dobrze? Dobra. Zgoda? Rzucamy. Ha! Znowu wygrałem! Tak! Nie ruszacie! Co? Dawaj, dzieciak! Zdejmujemy to! Dobra. Siema! Co? Moje ucho! Przegrałeś zapasy! Hej, ty! Przywiąż przewodniczącą z powrotem do krzesła! Rozbrojony! No co? Oddawaj mi to! Nie chce mi się! Ale ja dam ci piętę ręki! Jaką piętę? O co ci chodzi? Au! Udało się! Przykro mi, kapitanie, i niebezpieczny, ale zostaliście moimi kukiełkami! A ja jestem waszym panem! Więc chłopcy, rekord świata w liczbie ludzi oglądających vlog na żywo to 9,8 miliona. A ja zamierzam pobić ten rekord, emitując vloga na żywo z wami, jak robicie różne śmieszne, obciachowe rzeczy! Świetny plan! Czy to wszystko? Cieszę się, że kazałem ci spytać. Aby mieć tak wielu widzów, jak to tylko możliwe, obiecam każdemu specjalną nagrodę. Jaką specjalną nagrodę?
Jedną chwileczkę. Przecież już wiesz, co to jest! Ale i tak wam to zdradzę. Kiedy dojdziemy do 10 milionów widzów, obaj zedrzecie maski ze swoich twarzy i ujawnicie swoją prawdziwą tożsamość całemu światu. Ej, zjemy wieprzowiny z fasolą? I to jeszcze jak! A teraz trochę zabawy przed emisją na żywo. Lubicie teatr muzyczny? No, to od początku. Trzy uczennice, tak to my. Trzy zuchwałe, śmiałe trzy. Wypełnia nas dziewczęcy błysk. To uczennice trzy. Wszystko tu zabawą jest. Psikusów moc, więc trzeście się. Życie to żart, a żyć się chce. O, trzy uczennice naiwniutkie, wszystkie z pensji są ładniutkie i od opieki też wolniutkie. Dziewczęta te, dziewczęta te są tu. Hi, hi. Wieprzowina! 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 Później! Dobra, chłopaki i dziewczyny, smacznego oglądania tej przystaweczki. I pamiętajcie, kiedy stuknie nam 10 milionów widzów, kapitan i niebezpieczny zdejmą swoje maski i ujawnią swoją prawdziwą tożsamość. I co mamy robić? Nie możemy pozwolić, żeby Franki ich zmusił do zdjęcia masek. Czekaj, łap ten krem i poleruj mi głowę. Co? Dlaczego? Pomaga na koncentrację, szybko. Dobra. Nie, kolisz te ruchy. Dobra. W drugą. Nie żartuję, ludzie. Jedyne, co powinniście w tej chwili oglądać, to ten tutaj koleś. Kto nas nie ogląda, ten nie zobaczy. Ulewy z pryszcza. O, mamusiu, już prawie jest 10 milionów. Frankiniego ogląda 9,99 miliona! Nie! O rany! Ej! Nie oglądajcie Frankiniego! Nie widzicie tego wielkiego czad pryszcza? Wołajcie kumpli! 9 miliónów 999 tysięcy 999! 10 tysięcy! Milionów! 10 tysięcy milionów! 10 milionów! Dobrze. O matko! Udało się! Ja jestem najpopularniejszym vlogerem na żywo w całym światowym internecie! Naprawdę mnie streamujecie! Wy naprawdę mnie streamujecie! Dziękuję! Weź, puszczaj! A teraz, jak obiecałem, nasi kapitan i niebezpieczny zdejmą swoje maski. Za moment zdejmą maski! Już prawie gotowe! Co gotowe? Wyłączenie prądu w całym Shwellview! Co? Po co? Ponieważ, jak nie będzie elektryczności, Domitron przestanie działać. Ale... całkiem mądrze. Ja nie mogę! Nie! I... teraz! Co się stało? No nie wiem. Prąd chyba siadł. Co? Coś ty narobił, Gumer? Ja nic nie zrobiłem. Nie karasz. Ty, Gumer? Gumer? Wszystko w porządku?
Tak, chyba tak. Pokaż mi, co tu narobiłeś! Tylko mam smak robali. O, matko! Tak, ja też! O, rany, gdzie jest wtyczka? Ej! Sam to powiedziałem. Mówiłem ci, żebyś uważał, co naciskasz. Odzyskaliśmy kontrolę nad ciałami. Szybko, zdejmuj te gacie, zanim znów włączą prąd. Racja. Dmuchamy gumę i wracamy do naszych spodni. Nie rymuje się. Weź dmuchaj gumę, później coś zrymuje. Nie znasz się na elektronice. O matko, co się dzieje? Gdzie są moje leginsy Frankini? Na twoim miejscu martwiłbym się o zawartość twoich leginsów. Noel, to jest Henryk. Zwalisz się do niego. Cześć, hej, miło cię poznać. Zamieszkaj u mnie. Co ty robisz? No ja mam lepsze miejsce, więc i wiesz, jest nie mam kotów i orzechów. Nie, ja też nie mam. Ale ja bardziej nie a mam. A kto podał złą liczbę? Ja nie zgadłem. To znaczy, że ona będzie w mojej chacie. Dziękuję. Matko, ale że nada. Charlotte, możesz już iść do klasy? Ale ja... Dobra, jesteście świrnięci. Na serio, wy wszyscy. Świry. W tę sobotę mój brat Henryk i ten Jasper chcą cię zaprosić na randkę. O matko, ale... Tata, wybieraj. No wiesz, to trochę niezręczne, ale raczej Jasper. Nie, mała! Czaga, ciu na ciebie! Ej, to jest klasyczna pomyłka. Noel, pomyliłaś nas. Ja jestem Henryk. To jest Jasper. Tym jestem. No wiem, jesteś bardzo miły, ale... Jasper, chętnie się z tobą umówię w tę sobotę. Ej, zaraz, co? Tak! Ej, Kale, ty i ja w sobotę wieczór. Kup sobie koszulę. Jasne. Ja... Nie chciałbym być, ale... Dlaczego? Wiesz, no nie wiem. Chyba... lubię jego uśmiech. Gdzie Jasper ją zabiera? Och, no nie wiem. Do nowej restauracji. Nazywa się Piwnica. Piwnica? Gdzie to? Noel znalazła. Ponoć owoce morza są super. O, pięknie, wow. Owoce morza. Nie, Jasper nie udławi się krewetką. O. Co tam? Mamy alarm. Wygląda jak to jest nagranie z policji z Wellview. Kapitanie, niebezpieczny, słuchajcie. Znaleźliśmy chłopaka. Leżał w alejce, a jego zęby zniknęły. Synu, co ci się stało? Słuchaj, nie rozumiemy tego świra. Nie ma zębów. Bardzo ciężko się mówi bez zębów. Tak, pewnie masz rację. Masz, trzymaj. Panowie, jedną chwilę, goście. Muszę pożyczyć pańską szczękę. Dobra. Dzięki. Dobra, synu. Otwórz usta, ja spróbuję włożyć tutaj. Nie opieraj się! Czekaj! I gotowe. Dobra, teraz powiedz swoje imię. Jestem Sebastian. Co się stało? Co się stało? No, poznałem dziewczynę i zaprosiła mnie na kolację, a potem zabrała mnie do lokalu o nazwie Piwnica. Piwnica? Czekaj, to tam Noel wzięła... Wiesz kogo na kolację? Tak, Noel, tak miała na imię. O, to straszne. Noel, dlaczego ty mi to robisz? Bo potrzebuję forsy i nie zależy mi na tobie. Doceniam twoją szczerość. Przygotujcie się do usunięcia zębów. Zabierz tak ładna buzia. O! Nie wyłamałeś się. Chodź,
Pomogę ci. Czekaj, co ty... To kapitan niebezpieczny! Twoje czyny są ohydne, ale fizycznie to wiesz, to cię lubię. A więc? Mały! Dasz jej się omamić i pocałować? Co? Nie, fuj, ble, nie pocałuję, fuj. Tona! Szarlotcie, wchodźcie. Dobra, słuchaj, jesteś Piper. A ty... Karl. Dobra, ale nie wyjdę tam i nie zatańczę. Nie będziesz musiała. Wyniuchamy, kto unieszkodliwia wykonawców, zanim was wywołają. Tak, wy sobie tu siedźcie i miejcie oczy otwarte. No, on nie wygląda jak Karl. Dobra, dzieciaki, zobaczmy, co umiecie. Hej! No, cześć. Masz sztuczną brodę. Każesz innym wykonawcom głaskać frytkę, żeby mdleli i żebyś ty mógł zająć pierwsze miejsce. No, rozpracowałeś mnie, co? No jasne! Wiesz, tak jak on. Kto? Nie widzę nikogo. Tak, dobrze. Wchłaniaj piżmo mojej frytki, miłej drzemki. Dziękuję! Hej, Steven, nie wolno wychodzić na scenę! Zamknij ten głupi pysk, dany czest! Wow. Synu, zejdź i zaczekaj na swoją kolej. Nie! Biorę udział w programie, by odzyskać dziewczynę. Niebezpieczny mi ją ukradł! Nie ukradłem ci dziewczyny. Ukradłeś mi ją. Chodź, chodź. Spadaj, dany czest! Ej! O. Moja dziewczyna mnie kiedyś kochała, aż ty zostałeś pomocnikiem kapitana. I wtedy złapała fazę na to, jaki fajny i przystojny jest niebezpieczny. Jak ona wygląda? Jest ładna? Ma mamę? Ty! Oderwałeś moją dziewczynę, więc teraz za karę zjesz szpikulec! Czy na sali jest pielęgniarka? Dobra, może nie mogę nic zrobić niebezpiecznemu, czy kapitanowi, ale mogę trafić danego Czesta! Danego Czesta zostaw w spokoju! Wkroczyć? Nie wiem, jesteśmy silni. Nie trzeba. Nie! No! Nie! Zrobimy to dla mojej dziewczyny! Chcę tylko odzyskać dziewczynę! Wow! Widzieliście to wszystko na żywo w Swellview Ma Talent! Piper Hart uratowała mi życie! Cześć, kocham cię! Dobra, stój!
mój Jeff! Co jest? O matko! Kim wy jesteście? Póki kapitan i niebezpieczny siedzą w dziurach, ja tu rządzę! Nie, ja rządzę! Nie, ty robisz za kierowcę! Dobra, nie wiem skąd się wzięliście, smarki, ale wynoście się stąd, albo wsadzę was do dziury, tak jak wsadziłem kapitana i niebezpiecznego. On nas wcale nie wsadził do dziury. Ta przegniła podłoga się zapadła. Jesteśmy ofiarami przegnicia. Kłamią. Powinniście się nazywać kapitan i urzebezpieczny. Dobra, Jeff, załóż plecy na ręce. Odwrotnie. Załóż ręce na plecy. Nie. Bo jak nie... To cię zaraz z tym strzelę! Synu, nie strzelaj do nikogo! Dzwoń po policję! Ta, synu! Chłopcze, siądę na głowie kapitana całą pupą! Nie waż się! Patrz się! Nie wolno! Nie wolno! Nie wolno! Nie wolno! Nie wolno! Strzelaj go! Strzelcie go! Strzelaj! Nie wolno! Nie, no strzelaj! Oj! Wstawaj, Jasper! Dawaj, dawaj, dawaj! No halo, Jasper! Teraz pokonałem trzech gości! Dobra, pan Dosty lepiej tego. Się uspokój! Ej, ty skuń się! Piper, chodź ze mną! Dziewczyny, ostrożnie z tą bronią! Pamiętajcie, Jeff jest bardzo głupi! Słyszałem! Dobra, Jeff? Gdzie jesteś? Gdzie on jest? Nie wiem! I gdzie jest twój laser? Nie ruszać się! Ta, sorki dziewczynki, za moment oberwiecie! Nie, Jeff! Nie strzelaj, Jeff! Szlak, bateria zdechła! Szybko, Piper! Łap te antyczne prostokąty wideo! Dobra! Nie, tak jest! Okej, dawaj! Dobra! Chyba już rozumiał! Wystarczy! Jeszcze dwa! I Gandim! Sorki, Gandhi! Czasami jednak przemoc popłaca. Kto do mnie strzelił? Sam się strzeliłeś. Cały Jasper. Dobra, dzwonię po straż pożarną, żeby was wyciągnęli z tych dziur. Tak. I niech się pośpieszą, zanim obsikam kapitańskie spodnie. Nie. Najpierw zamówcie jakąś pizzę, zanim umrę z głodu. Naprawdę mam zadzwonić? Czekaj! Jak jesteś głodny, to mam jedzenie w spodniach. Masz! Co to? Mój hamburger. Fuj! Nie będę jadł hamburgera, który był w twojej...